Hejka wszystkim! Tutaj. No i stało się, robaczki. Tak często pisaliście mi o tej grze w komentarzach, że postanowiłam nagrać specjalnie dla Was ten odcinek. Będę dzisiaj grała w Toka. Wiem, że na pewno wiele rzeczy mi nie wyjdzie, ale jestem też pewna, że to zrozumiecie, bo to jest pierwszy raz, jak gram w ogóle w tę grę. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem i łapkami, bo wtedy będę wiedziała, że takie odcinki po prostu Wam się podobają. To jak? Jesteście ciekawi, jak to wyszło? Dajecie! Dobrze, miau. Tym razem musi się udać. Ta replika myszy powinna ją wystraszyć. Wtedy ucieknie, a kanał będzie mówił. Orionku! Myszkę mamuni przyniosłeś! Jaki ty kochany jesteś, słodziaczku ty mój! Nie wierzę! Byłem pewny, że mój plan zadziała! Następnym razem przygotuj się znacznie, znacznie lepiej. Miau. No i stało się. Gramy w Tokę. Oczywiście teraz razem z Orionkiem, który śpi w swoim ukochanym strupianku. Tak, Orionku? Będziesz tak leżał z mamusią. Tak. Przyznam Wam się szczerze, że pierwszy raz gram w tą grę. Nigdy w nią nie grałam. Nie wiem nawet w ogóle, o co w niej chodzi. Więc na pewno w komentarzach będziecie musieli mi dużo dać podpowiedzi. Dobra. Buduje nam się miasteczko. Jakie słońce! Czy to słońce ma chmurkę zamiast nosa? Tak mi się wydaje, ale pewno nie jestem. Dobra. No i jesteśmy w jakimś naszym chyba mieszkanku. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy łazienkę. Co w tej łazience? Nożyczki. Ciekawe, co one robią. Dobra, dalej. Lodówka. Nie, jest pusta. Orionku, umiejscow się, bo będziesz szeleścił za każdym razem, jak będziesz się ruszał, mamuni. Kosz na śmieci. Tutaj mamy jakiś ekspres do kawy. O nie, nie! Bez szklanki lejemy. Gdzie jest jakaś szklanka? Tu. O, o, kubek. Nie, o. No nie. Gdzie on się podział? Zniknął mi kubek. Dobra, filiżanka. O! I zrobiła nam się kawa. Dobra, tutaj mamy jakiś makaron. To wstawmy może... Nie, no z garnkiem bym chciała. O! Do piekarnika. Nope. No, no, no! No co tu się tak rozsypuje mi? Dobra, niech tam sobie leży na podłodze. Świeczuszki możemy gasić. Dobra. Tu jakieś książki na podłodze. Co to za bałagan? Poukładajmy je. Chodźcie, książki. O! I... O! Dobra, tutaj mamy dwie osoby, które grają na PlayStation chyba. Dobra, wrzućmy płytę. O! Hamburgerki! Burger Dance! Burger Dance. Dobra, Burger Dance mamy zrobiony. Tutaj widzę jakąś muzyczkę. Można coś zmienić z tym radiem? O! Przestała lecieć przez chwilę, ale dobra. Żarówka, wentylator, zdjęcie, walizka. Kot ukryty w kartonie. Orion, czy to ty? Jak on miałczy! Dobra, a co się stanie? Tutaj są jakieś drzwiczki. Naciśnijmy, zobaczymy. Mamy całe miasto! O ja! O! O! I dalej jest jakieś miasto. Można stworzyć swoją postać. Robimy to koniecznie. Dobra, tutaj widzę, że chyba wybieramy wiek. No to, a czym się różni to od tego? Aha, no dobra, no to ja sobie zrobię taką. Tutaj kolor. A, już ktoś kliknął. A, dobra, może taki być. To są nogi i ręce? Czy
Dobra. Fryzury. Noni? Co to za yeti jakieś? Ojej! Dobra, ale szukamy jakiejś takiej fajnej. Dobra, trochę nie pasuje kolorystycznie, ale jest najbardziej zbliżone do tego, co mam. Oczy. No, takie sympatyczne się wydają. Nosek. Trójkątny nosek. Brwi. Ale przecież nie widać, że brwi. Gdzie są moje brwi? Dobra, uśmiech. To w ogóle to wygląda, jakby to był kotek. Zostawmy sobie ustka kotka. Ten kotek wygląda jak Orion. No zobaczcie na tego kotka. Orionku, co robisz w tej grze? Nie mówiłeś, że byłeś w Toka. Czemu się nie pochwaliłeś, mamuni? Dobra, nie chcę innych ciuszków. Czyli... jak... Nie! Kliknęło mi się. Gdzie jest bluza orionkowa? Nie, to nie tu. Chyba tutaj była bluza orionkowa. Bluza... Mamy bluzę orionkową. Dobra, cofam. Okej, okay. No i chcę zagrać tą postacią. I co tutaj mam teraz nacisnąć? Okej, okay. No dobra, to jeszcze raz cofnę. Zobaczymy, co się stanie. O, jest! Jest moja postać. W tej bluzie orionkowej. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy sobie. Tu jest jakiś wózek, a ja mogę na niego usiąść? Ta mina w ogóle. Ta mina wygrała wszystko. Co? O, no. A ja chcę wstać teraz z wózka. O, dobra. I co my tutaj dalej mamy? Obraz wyjęłam. No nie. O, tutaj coś jest. Mogę to zebrać jakoś? No diamencik jakiś, ale co ja mogę z nim zrobić? A może tu jeszcze coś? Nie, tutaj nie ma. Co ja mogę zrobić? Oddawaj tą pomarańczę. Trzymaj diamencik. I winogrono, daj koledze, tak. No i co teraz? No i tutaj mogę wyjść? Tu można swoje miasto budować? Ale ekstra. No naciśnijmy tutaj na przykład. Domek! Będziemy mieć domek własny! To słoneczko w ogóle jak na nas tutaj patrzy. A zobaczmy. A teraz jest tu. O. To słoneczko szybko się rusza. Można umoblować sobie. Jakie mamy łazienki? No ten kiborek jest ładniejszy. No to ten, jak go usunąć? A, to jest kosz na śmieci. Dobra, dajemy kibelek nowy. Szczoteczki do zębów. Nie, no to musimy mieć, no. I oczywiście błękitną. Dlaczego ona tam spadła? O, nie. Kurczę, to nie takie łatwe. O, dobra, niech już tak zostanie, bo będzie ciężko to przyłożyć. Dobra, mydełko do dłoni na zlewie. Nie w zlewie, na zlewie. Nie pod zlewem. Na. No dobra, to niech będzie na parapecie, skoro tam nie chce stać. To teraz została nam jeszcze wanna. A, mamy prysznic, dobra. No i gdzie go mogę sobie umiejscowić? Tak o? O, dobra. No ten stolik drugi jest ładniejszy, no to ten... O, tu się wyrzuca. Ciągle zapominam, gdzie się wyrzuca. Ten jest ładniejszy, to dajmy ten. Krzesełka. Dobra, to krzesełko nie pasuje nam, no to wrzućmy to. W ogóle za te rzeczy się jakoś płaci, bo ja sobie tak kupuję, a później się okaże, że wszystkie pieniądze wydałam. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy to się płaci, czy mogę sobie tak po prostu kupować te rzeczy, te, które tutaj leżą i nic za to nie płacę. Jest karma dla kotów. No nie, no to musimy koniecznie mieć. Niech stoi na lodówce, to jest produkt pierwszej potrzeby. No to jak będziemy mieć kota, no to też rybkę weźmy. To pewnie będzie salon, a tutaj pewnie będzie sypialnia. Dobra, mamy taką ładną kanapę, w ogóle strasznie podobną do mojej kanapy. Tutaj postawimy sobie jeszcze pufkę. No i co jeszcze mamy? Lampki. Zobaczcie, są prawie takie same lampeczki, jak ja mam. No koniecznie musimy je dać. Mamy kwiatki, więc musimy mieć kwiatki. Chyba najbardziej podobny jest ten kwiatek do tego, co ja tutaj mam. Więc go postawmy sobie. Musimy dać karton. A wiecie, dlaczego musimy dać karton?
No bo Orionek, on zawsze śpi w kartonach, no to dajmy taki element orionkowy. To tak, tą pufę weźmy tu bardziej na środek. Tutaj damy kartonik, tą pufę damy tak, o tutaj pod nóżki, że jak się tak usiądzie, tak wygodnie, żeby było. I tu są jeszcze jakieś zabawki. O, poduszki. Dajmy poduszki do kartonika, o, żeby Orionek miał wygodnie. No i przyszedł czas na naszą sypialnię. Dobrze, co jeszcze mamy? Mamy szafę. Ta jest taka fajna, taka nowoczesna jakby. Dywaniki, ja uwielbiam dywaniki. Damy tutaj, akurat pasuje jak najbardziej. Lustra, Kot. Nie, aż kliknęłam coś. Nie tam. Kot musi być na widoku. Dajmy go... Dobra, to weźmy bliżej to. O, kot. No oczywiście, na głównym planie nasz kotek. No i dobrze, tak się prezentuje nasz domek. Oczywiście tak, mamy łazieneczkę, mamy... O, możemy lodówkę zamknąć chyba. Jak ją zamknąć? Lodówko. O! Mamy tutaj ładny piekarniczek. Mamy ładny salonik z miejscem dla, oczywiście dla Orionka. Radio, tutaj nie powinno stać radio. Radio postawimy sobie... Nie, nie może zasłaniać. Nie idź pod to... O, może tu. Tak. I teraz patrząc dalej, mamy salon z pięknym miejscem dla Orionka, z kwiatkami takimi jak ja mam, z lampeczkami dokładnie takimi samymi jak ja mam i z kanapą taką, jaką też w domu mam. Dobrze, i teraz nasza sypialnia, oczywiście najważniejsze, na samym początku jak się patrzy, obraz kota. Dobra, i tutaj mi się cały czas wyświetla jakiś taki znaczek. O, jestem ja! Dobra, i... A co daje serduszko? A, tu coś zmienia. Dobra, no na razie nie chcemy, okej. Okay. Ten diamencik, co w ogóle znalazłam... O. Połóżmy sobie tak, o, żeby pamiętać o nim. No i co ja tutaj mogę robić? Dobra, przejdźmy troszeczkę dalej, usiądźmy na kanapie. Znowu ten uśmiech. Chyba ona jest faktycznie bardziej podobna do mnie, niż myślałam. Tutaj mamy telewizor, aha, możemy tylko zgasić. Zapalmy wszystkie lampeczki. Czy tutaj mamy jakieś lampeczki? Nie. Jeżeli mamy tutaj karmę dla kota, no to pewnie jakimś cudem możemy też w tej grze mieć swojego kota. Więc wypadałoby mieć trzy takie kotki. Tylko powiem szczerze, że zupełnie nie wiem, jak mam kupić tutaj kotki, albo skąd mam je wygrać, wziąć. Więc jeżeli... Chcecie, napiszcie mi w komentarzu, skąd się bierze jakieś przedmioty, kotki, jakieś inne rzeczy. Dobra, trochę się tutaj rozglądałam w tym moim domku i dopadła mnie noc, ale to nic nie szkodzi. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Tutaj jest jakieś wielkie centrum i ten budynek mi skacze, no to do niego można widocznie wejść. Zobaczymy, co się stanie. O, tu już byliśmy, dobra, to nie, to chcemy inny. Okej, okay, idźmy dalej. O, tu jest dużo budyneczków. O, coś z kotkiem. Może tutaj można kupić kotka? No nie, no to trzeba sprawdzić. A czemu tu jest tak ciemno? Ale... Dobra, to tutaj wrócimy sobie za dnia. Zobaczmy, co jest innego jeszcze. Tutaj też jest jakiś budyneczek z kotkiem, który trzyma sushi. Tutaj widzę, można chyba sobie jakieś jedzonko jeść. O, ojeju, jakie babeczki smaczne. Jezu, jak ja bym zjadła teraz babeczkę. Co jeszcze jest? Tutaj jest jakieś chińskie, tutaj jest słodkie. Tutaj jest rybka, pizza i jakieś frytałki. A tutaj jest coś ostrego. Sushi. Uwielbiam sushi. Nie. Dobra, to zobaczymy. Gdzie jest moja postać? Ale ja nie chcę tej. Gdzie, jak zrobić, żeby była moja? Gdzie ja jestem? Jestem orionkowa bluza. Dobra, nie chcemy już. Dobra, i zamówmy sobie sushi. Dzień dobry, można zamówić sushi? Ale oczywiście, jakie byś chciała.
Ja bym może chciała to, co leży tutaj przed panią, na ladzie. Dobrze, dobrze. Ja już podaję. To niech pani nie podaje. Ja sobie zrobię sama. Dobra, i bierzemy sushi. O, jeden kawałek, a ja chcę cały talerz. O, sushi nigdy nie jest za wiele. Czy da radę trzymać? Jest, udało się. No to sushi do buzi. Jaka zadowolona, dosłownie tak samo jak ja, jak zjem sushi. No to już zjedzmy wszystko do końca. O, o, hop. Dobra, odstawiamy. Było bardzo smaczne, dziękuję pani. Oto ja bardzo dziękuję, że pani smakowało. Już posprzątam po pani od razu ten talerzek. No i o, i teraz do tej pani, do śmietnika i jest czysto. Dobra, to skoro się najedliśmy, a jest noc, to może wróćmy do domku, wykąpać się, umyć ząbki i pójść spać. Gdzie jest nasz domek? Dobra, tutaj jest. Dobra, wróciliśmy do domku. A gdzie jest moja postać? A, no tak, trzeba ją znowu wybrać. My w ogóle zapomnieliśmy, ja zapomniałam. Trzeba jakąś nazwę dla tej postaci wymyślić. No bo nie może się nazywać chyba tak samo jak ja. Napiszcie mi w komentarzach, jak będziemy się nazywać w tej grze. Możecie wymyślać, co tylko chcecie. I komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę, z jakąś fajną nazwą, wtedy ją wykorzystamy w tej grze. Tak nazwiemy naszą postać. Co wy na to? I skoro jest noc, to przejdźmy się i umyjmy, wykąpmy i pójdźmy spać. Taka, taka, toka, taka, taka, toka, taka, taka, toka. I pod prysznic. O, dobra, jak to się odpala? A czemu my myjemy się w bluzie orionkowej? Będzie później brzydka. Wykąpaliśmy się. To teraz umyjmy ząbki. Niebieską szczoteczką. Tak swoją drogą śmieszne, bo ja też mam niebieską szczoteczkę. Idziemy jeszcze. Niby zjedliśmy to sushi, ale zjedzmy sobie może jeszcze przed snem. Wypijmy mleko. To zawsze pomaga. A czy mogę podgrzać mleko? Piekarnik. O! Zamknij się piekarnik, zamknij piekarnik. I czy tu jakoś mogę podgrzać? Dobra, to wypijmy sobie tak. I wydaje mi się, że teraz przydałoby już się położyć spać. To idziemy sobie do sypialni. Taka, toka, toka, taka, toka, toka. I połóżmy się spać. O nie! Jeszcze zapomniałam wyłączyć wszystkich świateł i telewizora. I wiem, że wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem w tej grze, ale na pewno jesteście na tyle kochani, że mi wszystko napiszecie w komentarzach, jak to się robi, jak zdobyć kotka, jak zarabiać jakieś pieniążki, jakieś zadania, czy tutaj są. I jeżeli Wam się podoba ta gra, to zostawcie pod tym odcinkiem 800 łapek w górę. Wtedy będę wiedziała, że Wam się ona podoba i że mam po prostu nagrać kolejny odcinek, bo jednak nagrywam odcinki takie, żeby Wam się jak najbardziej podobały, a no te łapki w górę pokazują mi, którymi grami jesteście zainteresowani, więc nie zapomnijcie, jeżeli chcecie więcej toki, wbić 800 łapek w górę. Wtedy na pewno będzie kolejny odcinek. No i pierwszy dzień w naszej toce dobiegł już końca. Ona sobie tutaj ładnie śpi, czeka na poranek. Ja co prawda gasiłam lampki, ale w grze nie chciałam tych moich na stałe wyłączyć. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam w tym odcinku, ale nie martwcie się, na pewno będą kolejne odcinki. Tylko nie zapomnijcie zostawić subskrybuj na kanale, koniecznie z dzwoneczkiem i bardzo dużo łapek w górę, aby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się kolejnym razem? Pa!